To nie jest projekt naukowy, to jest projekt praktyczny, czyli generalnie jego celem jest zainteresowanie człowieka sobą i własnym ruchem. Doświadczenie ruchu poprzez poznanie własnego ciała. Nienanki to jest ten projekt, który jest skojarzony z 7 zwierzakami, 7 wzorcami. Poprzez najmłodszych chcemy dotrzeć do całych rodzin. Dzieci mają wciągać rodziców poprzez zaznajomienie się z tymi wzorcami w świat ćwiczeń. I to dzieci mają motywować rodziców i dzieci mają tych rodziców wychowywać po to, żeby się dobrze ruszali. Czyli odwracamy po prostu pryncypia szkolne, co na pewno się dzieciom spodoba, bo jest to nowa forma pedagogicznej nauki wzorców ruchowych idącej od dzieci w kierunku dorosłych. No to się uczymy. Ostatnim wzorcem, który chcemy dzisiaj opowiedzieć, o którym chcemy opowiedzieć, jest chód. Tak naprawdę każdy chodzi, nie zastanawiając się, jak chodzi. Niestety często chodzimy koślawiąc kolana, nie napinając pośladków, ale najgorszym problemem jest to, jeśli wzorzec chodu wykorzystujemy w bieganiu i to już może powodować zaburzenia naszego aparatu ruchu, przeciążenia. Czy można poprawić swój chód w dojrzałym wieku? Jeśli będziemy go korygować i poprawnie wykonywać ten wzorzec wielokrotnie, to na pewno jesteśmy w stanie to skorygować i wykonać go poprawniej. To próbujemy. Proszę bardzo, jak poprawnie należy chodzić? Poprawnie tak. Należy pan stoi chodzić. Obok, tak? Tak. Ważna jest faza przetoczenia, czyli idziemy od pięty, później palce. Mhm. Pięte, palce. I nieważne, czy od prawej, czy od lewej. Nieważne, od której nogi zaczynamy. W każdym razie ważne jest, żeby przetaczać stopy, napinać jeszcze w fazie wyprostu pośladki. Pan napina? Tak, ja jak sobie chodzę, to zawsze o tym gdzieś tam myślę już teraz automatycznie. To ma być automatyzm.